Jeśli na ekspresówce lub autostradzie poruszam się samochodem około 70-80 km na godzinę, pomimo że pojazd jest w stanie osiągnąć wyższe prędkości, to czy naruszam taką jazdą przepisy? No i teraz moi drodzy, można byłoby to tak podejść do tego tematu. Jeżeli taką jazdą ja się poruszam pomalutku i stwarzam utrudnienie ruchu innym, to jest to wykroczenie drogowe. Ale może być sytuacja taka, że poruszam się tą prędkością 70, 80, a nieraz nawet i mniejszą prędkością, bo mnie zmusza sytuacja. Warunki atmosferyczne, ślisko, goło i tak dalej. Nieraz jest sytuacja tego typu, że moje predyspozycje w danym momencie do kierowania pojazdem no, spadły. Dopasowuje do swoich możliwości, prawda? I starajmy się tak pojechać, bo nie zawsze ta niska prędkość jest prędkością bezpieczną. Bo w tym momencie, jak my się będziemy takim żółwym tempem poruszali, to inni są zmuszani do wyprzedzania nas, prawda? I to też jest sytuacja taka, taka niezbyt do końca bezpieczna. Co odpowiadając na to pytanie, czy jeśli na ekspresówce poruszam się taką prędkością? Jeśli byłaby możliwość poruszania się z wyższą prędkością, to jedźmy, nie przeszkadzajmy. Na pewno jedźmy prawym pasem, ponieważ bywa tak, że ktoś jedzie z taką prędkością i zamiast jechać prawym pasem, jedzie lewym pasem, stwarzając sytuację niebezpieczną na drodze.